Cześć, witam serdecznie w 129 odcinku mojej serii z zagranicznymi płytami winylowymi z mojej kolekcji. Bohaterką tego odcinka jest absolutna legenda. Absolutna legenda, która do dzisiejszego dnia koncertuje, występuje, nagrywa płyty. Zdecydowanie jest ikoną lat 80. Na pewno jest jedną z najlepiej zarabiających wokalistek w historii muzyki światowej. Jest również oczywiście skandalistką. Pamiętamy sytuację, kiedy w Polsce miał być jej koncert i nagle został odwołany przez środowiska kościelne za zbezczeszczenie, powiedzmy, przedmiotów religijnych, przedmiotów kultu. Bohaterką 129 odcinka jest oczywiście Madonna. I ten odcinek rozpoczyna literę M. Debiutancki album Madonna wydała w roku 1983. To spora rzadkość na rynku wtórnym. Debiutancki album zatytułowany po prostu The First Album. Ja wiem, to jest wersja europejska, ale to jest płyta dosyć rzadko, co by nie mówić, pokazująca się na rynku. Tutaj na tej pierwszej swojej płycie Madonna ma już właściwie pierwsze wielkie hity. Lucky Star, Borderline, Holiday czy Everybody. Mnie ta płyta bardzo przypadła do gustu. No i uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym albumem jako album debiutancki, bo na wielki sukces Madonna notabene nie musiała długo czekać. Wszystkie wydania to są wydania epokowe i wszystkie wydane w jej macierzystej wytwórni płytowej Zire Records. 92, 38, 67, kreska 1. Taki żółty label. 83 rok. Natomiast wielki sukces Madonna odniosła już rok później. To jest przód okładki jeszcze raz. I to jest tył okładki. Wielki sukces Madonna odniosła już rok później, kiedy wydała płytę Like a Virgin. A tytułowy utwór stał się, mało tego, że wielkim hitem, to został również wykorzystany chociażby w filmie Leon Zawodowiec, w którą tą Madonnę wciela się Natalie Portman podczas zabawy z Jeanem Reno, czyli tytułowym Leonem Zawodowcem, w różne tam takie, powiedzmy, przebieranki. 84 rok, moi drodzy, i tutaj już na tej płycie Like a Virgin, poza mega hitem tytułowym, mamy kolejne klasyki. Mamy kolejne klasyki. Bardzo efektowna koperta wewnętrzna ze zdjęciem artystki. Z tyłu teksty. No i oczywiście, moi drodzy, takie kawałki jak Material Girl, oczywiście Like a Virgin, dwa wielkie hity, Love Don't Live Here Anymore, kolejny przebój i zdecydowanie Dress You Up. To jest płyta, która odniosła naprawdę mega wielki sukces. 925-181 kreska 1, wydawnictwo jak poprzednio Zire Records. Zajer, niektórzy to mówią. 84 rok. Kolejna rzecz to płyta, która również wyszła w Polsce nakładem wytwórni Polskie Nagrania. Płyta True Blue. Nadszedł rok 1986. Madonna wypuszcza kolejny mega hitowy album z takimi klasykami jak Papa Don't Preach czy oczywiście La Isla Bonita,
Oczywiście tytułowy utwór True Blue również jest przepiękny, był wielkim przebojem. 86 rok. Rok później wypuszczają tę płytę polskie nagrania, ale trzeba powiedzieć, że Polacy też się postarali, dlatego że do polskiego wydania również była dodana koperta, czy też taka wkładka z tekstami. Wydanie tradycyjnie Zire Records, natomiast label już inny. Bardzo ładny, bardzo efektowny. Dokładnie. Tutaj mamy jeszcze numer katalogowy 925-442-1. Bardzo dobra, kolejna wspaniała płyta Madonny. Właściwie co płyta to jakiś przebój, ale rzeczywiście te trzy pierwsze, no to rzeczywiście to były tak zwane hiciory. Kolejna rzecz to soundtrack do filmu Who's That Girl? Who's That Girl? Ta płyta wpadła mi jakiś czas temu na ostatnim flomarku, w którym byłem. Myślałem właśnie, że jest to płyta Who's That Girl. Tu się okazuje, że jest to ścieżka dźwiękowa. Natomiast ciekawostką jest fakt, że rzeczywiście do filmu Who's That Girl Madonna nagrała cały album. Cały album. Chociaż ciężko tutaj znaleźć jakieś przeboje, no ale jeżeli już muszę coś tutaj wybrać, no to niech będzie to utwór The Look of Love. Nie mylić z zespołem ABC. Proszę bardzo, soundtrack. Sama płyta, oczywiście Zire Records. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, czy ona nie jest czasami krzywawa. Ano krzywa niestety jest. Tak mi się wydaje. Oj tak. Oj tak. Za dużo płyt upchanych na półce. No ale dobra, sprawdzę to po odcinku. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli chodzi o Madonnę, to jeszcze nie koniec. To płyta Like a Prayer. Kolejny wielki sukces, bo utwór tytułowy to kolejny wielki przebój. A mamy tutaj jeszcze takie utwory jak Express Yourself, czy Promise to Try. Promise to Try. Album wypuszczony z tego co pamiętam w roku 1989. Przeefektowne zdjęcie artystki i z tyłu teksty. No i tradycyjnie Zire Records. 925 844-1. Bardzo proszę.